Cześć, witajcie. Wiem, że ten film ma dość sporą obsuwę i większość z was zapewne kończy w tej chwili ekspedycję w No Man's Sky. No ale z różnych powodów nie mogłem nagrać go wcześniej, dlatego robię to teraz. A być może pojawi się on komuś, komu to umknęło i będzie miał troszkę czasu, żeby tą ekspedycję zrobić, ponieważ czasu jest stosunkowo niewiele. I've seen things. A few things before. 23 października wpadła ekspedycja The Cursed. Jako, że zbliża się Halloween, no było to dość oczywiste. Zabawna swoją drogą gra słów, jeśli chodzi o Shana Mareya na Twitterze, czy jak wolicie na X-ie. Z emotką przeklinania, nie? Która równie dobrze oznacza właśnie... Może oznaczać coś przeklętego. No chłop ma łeb, nie? Jeśli chodzi o te rzeczy. Poprzednia ekspedycja była dosyć... chillowo, trzeba przyznać, nie? Polecieliśmy sobie na róbki i troszeczkę połowiliśmy. Tutaj zapowiada się, no, grubiej. Pokazują, że będzie dość dużo walki. I żeby było jasne, jedyne gameplaye, jakie oglądałem, to na razie był to pierwszy odcinek ekspedycji u Michaela. Także nie wiem, co nas czeka. Pożyjemy, zobaczymy. No, generalnie mam w planach zacząć ogrywać ekspedycję w ten poniedziałek. Może uda się ją skończyć od razu na jednym streamie. Jeżeli nie, no to poprawimy w środę i to już powinien być koniec. Aczkolwiek no jeszcze też nie mogę niczego obiecać, ponieważ no nie mam pojęcia, jak tutaj się dalej sprawy ułożą. W każdym bądź razie na chwilę obecną jest postanowienie, że w poniedziałek o 21 lecimy ze streamem. Ekspedycja 16. Przeklęci. Ekspedycja rozpoczęła się 23 października, więc już jakiś czas temu. Ja nagrywam to 3 dni później. Tak jak wspominałem, no niestety nie byłem w stanie wcześniej tego zrobić. Robię to teraz. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, dla kogo to jeszcze się okaże przydatne. Obejrzeliśmy sobie przed chwileczką trailer ekspedycji i troszeczkę dał nam on pojęcie, co będzie się w niej odwalało. Akcja Przeklętych rozgrywa się w swoistym mrocznym świecie. Tutaj z angielska było Twilight Zone, czyli... czy w królestwie chyba półmroku, rozciągającym się na granicy między jedną rzeczywistością a drugą. Podróżnicy nie będą mieli dostępu do technologii hyperdrive'u. To jest ciekawe, jest to chyba pierwszy raz, kiedy w trakcie ekspedycji nie będziemy mogli skorzystać w typowy sposób z hypernapędu i skakać między gwiazdami. Będziemy mogli robić to tylko i wyłącznie za pośrednictwem sieci portali. Co moim skromnym zdaniem jest naprawdę świetnym pomysłem i urozmaici, nie, tą rozgrywkę. Prześladujące głosy przeciekające z innego wymiaru zapewnią wskazówki, informacje, dziwne plany i tajemnice. To od ciebie zależy, do kogo należą te głosy, skąd pochodzą i czym można im zaufać. No chyba nie od nas zależy. Tutaj myślę, że się wkradł jakiś mały błąd w tłumaczenie. Bardziej zapewne chodzi o to, że od nas zależy, czy im zaufamy, czy nie, ale spoko, wiadomo, o co chodzi. W standardowej rozgrywce No Man's Sky podróżnicy muszą stawić czoła różnorodnym zagrożeniom środowiskowym. No, generalnie wszyscy to wiemy. Ekstremalne temperatury, radioaktywność, toksyczne atmosfery. Jednak przeklęci stawia cię przed
kolejnym, bardziej podstępnym zagrożeniem. Osłabienie granic rzeczywistości. Twój egzoskafander został wyposażony w specjalistyczny tłumik anomalii. Utrzymuj go, aby pozostać mocno w tej rzeczywistości. Strasznie z tyłka to zdanie wyszło. Ale na szczęście oglądałem pierwszy strumyk Michaela i mniej więcej wiem, o co chodzi. Pojawiła się jakby nowy pasek zagrożeń, który jak spadnie poniżej połowy, doprowadza do tego, że granice między jedną a drugą rzeczywistością się zacierają i zaczynają nas atakować jakieś maszkarony. Także musimy pilnować, żeby mieć w miarę ten pasek wymaksowany. Anomalie widmowe, upiorne stworzenia dryfujące przez granice zbierają się, aby obserwować wędrowców przemieszczających się przez ich domenę. Przez większość czasu są tam po prostu po to, aby obserwować. Ale bądź ostrożny, gdy tłumik anomalii twojego skafandra słabnie, czas zaczyna zachowywać się w sposób nieliniowy, a te anomalie mogą stać się wrogie. Czyli na pewno staną się po prostu. Podróżnicy będą musieli przygotować szereg nieziemskich mikstur, aby poruszać się po przeklętych ziemiach. Utrzymaj siłę granic dzięki eliksirowi szkła. Odkryj lokalizację portali dzięki eliksirowi Quicksilver, żywego srebra, tak? Chyba tak, nie? I podważaj bramy dzięki eliksirowi krwi. Dla tych, którzy dotrą do końca podróży, jest ostateczna próba. Jej, przepraszam, ostateczna próba będzie wymagała wypicia eliksiru wody. Czyli kto ci poda szklankę wody na starość? No, warto się zastanowić. I późniejszych konsekwencji. Wyprawa przeklętych rozpoczyna się 23 i potrwa około 2 tygodni, czyli tak jak wspominałem, tego czasu nie ma za dużo jak na tą ekspedycję. Zazwyczaj dostajemy go znacznie więcej, także tutaj trzeba się szybko zdecydować i zagęścić ruchy, dlatego ja też postaram się to zrobić na jednym, ewentualnie na 2 live'ach, nie? Jeżeli nie da się na jednym. Podróżuj poza granicę, wzmocnij swój umysł przeciwko anomaliom widmowym lub poddaj się wyzwaniu świata szkła. No i mamy nagrodę, oczywiście. Personalizację bazy, plakaty, przedmioty, które możemy w bazie zostawić. Fioletowa, tak? Chyba to jest fiolet? Fiolet, nie? Smuga plecaka, swoją drogą bardzo mi się podoba, moje kolorki. Maska mi strasznie przypomina Baldur's Gate'a, nie? No, to jest ten typowy grabieżca umysłu z Baldura. Oczywiście, jajo jakiegoś zwierzaka, tych jaj też mam tyle, cholerka. Bym musiał te zwierzaki zacząć hodować, zobaczyć, co tam ciekawego w ogóle z tego jest. No i statek kosmiczny, Bandry Herald. To jest jakiś herald. Ja osobiście bym powiedział, że to jest bardziej sokół milenium, ale w porządku, nie czepiajmy się. Ktoś miał wizję. Odzyskaj ten wyjątkowy statek kosmiczny z załamania rzeczywistości i przecinaj niebo w stylu UFO. Kim jest UFO w świecie No Man's Sky'a, nie? No a mimo wszystko, stateczek zacny, warto o niego powalczyć. Także ja zapraszam do gry. Jeżeli ktoś jest naprawdę zupełnie zielony, to w najbliższych kilku minutach tego materiału pokażę, jak rozpocząć ekspedycję. Także widzimy się za chwileczkę w grze. No i jak zacząć ekspedycję? Oczywiście najprostszym sposobem na to i takim, który ja osobiście preferuję, jest rozpoczęcie nowej gry, której ja oczywiście nie rozpocznę, bo mam za dużo save'ów. Ale zaraz się któregoś pozbędziemy. No i teraz możemy rozpocząć nową grę. Wybieramy nową grę.
klikamy na Ekspedycja 16, Przeklęci i z automatu byśmy w tej chwili rozpoczęli grę. Nie będę rozpoczynał, ponieważ rozpoczniemy sobie w poniedziałek, tak jak powiedziałem, w poniedziałek sobie rozpoczniemy ekspedycję na nowym save'ie, polecimy oczywiście od zera i zobaczymy, czy uda nam się ją też w poniedziałek skończyć. Pięknie, i tutaj jesteśmy na pokładzie kosmicznej anomalii, więc możemy sobie wczytać ten zapis. Teraz sposób drugi, jak wejść do ekspedycji z własnego save'a, z save'a już istniejącego, save'a, na którym gramy. Takie rozpoczęcie ekspedycji, czyli na save'ie, na którym już sobie pykamy, ma zdecydowanie swoje plusy, ponieważ przechodząc do ekspedycji możemy przenieść troszkę przedmiotów, które nam ją ułatwią. Rozpoczynamy to z terminala ekspedycji, który znajduje się obok Nexusa, tak na wprost wylotu ze stacji, czy też wlotu ze stacji. Kiedy odpalimy terminal, mamy możliwość zabrać ze sobą technologię i jakiś ładunek, który będziemy mogli sobie odebrać. Nie otrzymamy go od razu na starcie ekspedycji. My dopiero będziemy mogli go odebrać w momencie, kiedy dojdziemy do etapu, w którym jesteśmy w stanie dotrzeć na anomalię. Wtedy będziemy mogli sobie odebrać przeniesioną technologię. Ile tu jest? 2, 4, 6, 8 slotów technologii i 24 sloty ładunku. To jest naprawdę kolosalna pomoc, nie? W ekspedycji. Dodatkowo na swój główny save będziemy mogli z powrotem też zabrać jakieś rzeczy, które zdobyliśmy na ekspedycji, więc jest to jakby w dwie strony opłacalne. Czemu ja zawsze zaczynam na nowym save'ie? Kwestia przyzwyczajenia i obawy przed utratą swojego głównego zapisu, nie? Zdarzały się sytuacje, że czasami naprawdę te zapisy się wysypywały. Nie było to często, oczywiście zdarzyło się to może raz, drugi czy tam trzeci. Ja po prostu wolę dmuchać na zimne. Także jak zacząć ekspedycję? Na nowym save'ie, czyli czysto, zupełnie od zera, lub też latując na anomalię i tam, gdzie się znaczek właśnie wyświetla, rozpocząć w terminalu ekspedycji nową ekspedycję, zabierając ze sobą jakieś tam ułatwiajki. Co do odbioru nagród, nie ma różnicy, czy startujecie na save'ie głównym, czy startujecie z zupełnie czystego save'a. Na każdym swoim save'ie, który posiadacie, będziecie mogli odebrać główne nagrody z każdej ekspedycji, którą zrobiliście, nie? Więc tutaj się nie ma co obawiać. No dobra, słuchajcie, ja lecę załatwiać bardziej przyziemne sprawy. A wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.